ramach 10. kolejki rozgrywek 4. Ligi Łódzkiej w sobotę 19 września MKP Boruta Zgierz podejmował na własnym terenie zespół Skalnika Sulejów. W porównaniu z poprzednim meczem w składzie drużyny Radosława Koźlika nastąpiły dwie zmiany. W miejsce Kacpra Cebulskiego od początku zawodów wystąpił Maciej Nowicki, natomiast narzekającego na uraz Damiana Knerę w środku pomocy zastąpił 18-letni Karol Pawlikowski. Boruta wystąpił w następującym składzie. W bramce Dominik Wężyk, w obronie Patryk Janiszewski, Michał Madejski, Dominik Kowalski, Damian Bierżyński. W linii pomocy zagrali Kamil Andrysiak, Karol Pawlikowski, Marcin Pękała i Maciej Nowicki. W ataku zaś Oleksij Najdyszak i Patryk Wytrasiak. Jak dotąd niepokonany zespół Boruty był faworytem tego spotkania, ale jak się później okazało, nie był to łatwy mecz i byliśmy świadkami bardzo emocjonującego widowiska na przestrzeni 90 minut gry. Pierwszą dogodną sytuację w drugiej minucie gry mieli goście. Z piłką jednak minął się Jakub Dąbrowski. W odpowiedzi Boruta stworzył sobie sytuację po stałym fragmencie gry. Niestety Karol Pawlikowski nieczysto trafił w piłkę. Kolejna sytuacja Skalnika. I ponownie przed szansą Jakub Dąbrowski, ale jego strzał poszybował nad bramką. W 21 minucie na prowadzenie wyszedł Boruta. Precyzyjne dośrodkowanie Marcina Pękały, uderzenie głową Patryka Pietrasiaka i było 1-0. W 36 minucie było już jednak 1-1. Wyrównującego gola strzałem głową zdobył Dariusz Dudkiewicz, a dogrywał Maciej Witczak. I takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa spotkania. W drugiej połowie na prowadzenie wyszli goście. Bramkę na 2-1 dla Skalnika zdobył Dominik Jęcek, a dośrodkowywał Mariusz Zawodziński. Zgierzanie ruszyli do odrabiania strat. W 65 minucie bezpardonowo zaatakowany został Michał Siennicki. Sędzia odgwizdał faul, ale piłkarze Boruty domagali się karnego, uznając, że przewinienie nastąpiło w jego obrębie. Sędzia był innego zdania i z 16 metrów mieliśmy rzut wolny.
piłkę uderzył Patryk Pietrasiak, ale z linii bramkowej wybił ją Mateusz Krasoń. Buruta z minutę na minutę podkręcał tempo, goście natomiast oddali inicjatywę, co powodowało kolejne sytuacje bramkowe Zgierzan. Tutaj uderzał Patryk Pietrasiak i kolejny strzał Patryka Pietrasiaka. Tutaj jeszcze broni bramkarz gości, ale chwilę później po dośrodkowaniu pękały głową uderza Oleksii Najdyszak, doprowadzając do wyrównania. Kolejny rzut drożny i kolejny strzał Najdyszaka. Tym razem instynktownie broni Piotr Ćwikła. Wreszcie 84. minuta gry. Piłkę na wysokość pola karnego wrzuca Karol Pawlikowski. Głową do Pietrasiaka przedłuża Damian Bierzyński. A tam obrońca gości nieprzepisowo zatrzymuje naszego napastnika i sędzia dyktuje 11. Karnego pewnie wykorzystał Patryk Pietrasiak i mieliśmy 3-2 dla Boruty. Był to 15 gol w tym sezonie Patryka i w klasyfikacji skutecznych został samodzielnym liderem. Końcówka zawodów była bardzo nerwowa i sędzia, pan Konrad Gawroński, musiał studzić gorące głowy zawodników obu drużyn. Mimo że w końcowych minutach goście rzucili do ataku wszystkie swoje siły, wynik nie zmienił się. Boruta wygrał 3-2. I było to 9. zwycięstwo z rzędu Zgierzan, a jak dotąd po 10 kolejkach Boruta jest niepokonana. Rezerwy łódzkiego klubu sportowego natomiast zremisowały w Zelowie z Włókniarzem 1-1 i tym samym Zgierzanie zrównali się punktami z dotychczasowym liderem. Następny mecz Boruta gra u siebie, będzie to mecz Pucharu Polski, a przeciwnikiem będzie właśnie drużyna rezerw łódzkiego klubu sportowego. Środa, godzina 16, 23 września. Zapraszamy.